Luna, powiedz mi, jak ty się czujesz? Teraz czuję się już lepiej i fizycznie, i psychicznie. Dochodzę do siebie, leczę się, mój głos wraca na właściwe tory. Wczoraj zaśpiewałam pierwsze zdanie i po prostu skakałam ze szczęścia, naprawdę, bo to było bardzo, bardzo dla mnie stresujące, ten fakt, że nie mogłam jednak wypowiedzieć prawie żadnego zdania. Przez kilka dni zupełnie straciłam głos i wtedy taka niemoc naprawdę się włączyła, ale teraz wracam i jestem bardzo podekscytowana, jestem gotowa na Szwecję, jestem gotowa stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom i wszystkim pokazać, na co mnie stać. Eurowizja to jest ogromne medialne wydarzenie, to jest prawie 200 milionów widzów przed telewizorami, zależy od edycji. Czy to wszystko, co się wydarzyło po tym 19 lutego, dla ciebie jest takie mobilizujące czy przytłaczające, bo na ciebie bardzo dużo spadło, jeżeli chodzi o i medialne zainteresowanie, i tempo przygotowania, i całą pracę? Tych bodźców było rzeczywiście bardzo dużo, ale mnie to zdecydowanie bardziej zmotywowało, bo zobaczyłam też bardzo dużo, przede wszystkim pozytywnej reakcji na moją osobę i na moją piosenkę. To z jaką też pozytywną reakcją spotkałam się za granicą. Jeżdżąc na te wszystkie pre-parties, jak widziałam, jak ludzie śpiewają moją piosenkę razem ze mną, nawet głośniej niż ja, po prostu rozpromieniło mi naprawdę te wszystkie dni i sprawiło, że ja chcę być w tym. To jest w ogóle moje spełnienie marzeń. Taka praca to jest to, co ja kocham i więc po prostu ja się w tym świetnie czuję. Im więcej się dzieje, tym jest lepiej. Ja nie mogę na to narzekać. Już troszeczkę mój głos niestety odmówił posłuszeństwa po którymś tam pre-parties, ale ja się bardzo cieszę, że jestem w tym procesie. To jest naprawdę dla mnie ogromne spełnienie marzeń i ogromne wyróżnienie. Ja tak powiem ci szczerze, jak się przyglądałem, co piszą, jak piszą i też ile ty musisz na sobie dźwigać, to pomyślałem, to jest jednak takie duże, duże wyzwanie dla artysty i trzeba mieć, Anna Mariopek, pamiętam, że kiedyś powiedziała przy okazji swojego startu w Eurowizji, że żeby przeżyć to, co się dzieje w związku z Eurowizją, trzeba wynieść bardzo dużo miłości z domu, bo to jest bardzo duży impact, jeżeli chodzi o zainteresowanie i o krytykę. Jak ty na to wszystko patrzysz, jak czytasz komentarze i jak widzisz, że niektóre osoby, szczególnie w Polsce, i to jest chyba dla mnie najbardziej bolesne, podchodzą w taki sposób, który jest, lekko mówiąc, co najmniej lekceważący. Czy na pewno jest mi bardzo przykro. Jestem bardzo wrażliwą osobą, więc to, co staram się robić teraz, to nie czytać po prostu większości tych komentarzy, bo oczywiście ja nie zwrócę uwagi na te niesamowicie pozytywne komentarze wsparcia od fanów, tylko zwrócę uwagę na obelgi. To też chyba tak my wszyscy działamy. Nasze w ogóle mózgi tak działają, że zdecydowanie bardziej nas przyciągnie gdzieś ten jeden negatywny komentarz niż 10 na przykład pozytywnych. Więc staram się po prostu tego nie czytać, mieć wokół siebie wspierające osoby, liczyć też bardzo na moich fanów i staram się przede wszystkim pracować i tworzyć moją przyszłość, moją rzeczywistość i pracować nad tym występem, bo myślę też, że ten odbiór się zmieni wraz z tym moim półfinałowym występem i myślę, że trochę się to odmieni, a to teraz właśnie, tak jak powiedziała Anna Maria Jopek, trzeba mieć dużo miłości, ja tę miłość wszystkim wysyłam i jak jestem na tych pre-parties za granicą, to widzę, że jest to zwrotne, bo ja też dostaję tam tak dużo dobrej energii, tak dużo empatii i tak dużo miłości, to jest niezastąpione. Ja życzę tobie, żeby ta miłość do ciebie wróciła i życzę, żebyś poczuła na tej scenie jedynej, która jest taka na świecie, że wraca do ciebie całe dobro, które jest i które przekazują ci twoi fani. I życzę, żeby to był taki faktycznie spektakularny występ, który otworzy przed tobą wiele, wiele drzwi. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że też przed Polską, ale nie tylko przede mną. Chciałabym, żeby to była taka naprawdę bardzo dobra, spektakularna wizytówka.